Chciałabym wiedzieć te trzy rzeczy, gdy zaczynałam jeść więcej strączków i bardziej roślinnie. Po pierwsze, by strączki i produkty wysokobłonnikowe wprowadzać powoli, by zacząć od tofu, najlepiej takiego wędzonego albo smakowego i soczewicy czerwonej, na początku najlepiej rozgotowanej. Nie dość, że gotuje się szybciej, nie trzeba jej namaczać, to przez to, że jest pozbawiona łusek, jest dla nas o wiele milej strawna, a tofu to już w ogóle lajcik. I trzy, by zwiększyć ilość wypijanej wody. I to zdecydowanie. Bardzo, bardzo ułatwia to dobrą pracę naszego brzucha. Jak gotować i przygotowywać strączki, by były serio smaczne, łatwo strawne i by zajmowało to jak najmniej czasu? Zobacz najnowszy film na YouTubie.